witam Cię w kolejnym odcinku Prosto w Ryj. Nazywam się Marcin Rokitka. Prowadzę dla Ciebie darmowe treningi, 5 minut dziennie. Mam nadzieję, że jeszcze trenujesz, że jeszcze się zniechęciłeś, nie zniechęciłaś, prawda? Dlatego dzisiaj zajmiemy się, jak już mieliśmy dobrą stójkę, czy dobre uderzenia, prawda? Jeszcze będą pracowały nogi, prawda? Więc nogi są ważne. Pamiętaj, jeżeli Ty używasz i agresor używacie tylko i wyłącznie rąk, no macie 50-50, prawda? Jeżeli Ty używasz rąk i nóg, to tak naprawdę dysponujesz troszeczkę większym wachlarzem możliwości i nie zawsze agresor będzie na to gotowy. Nie? Czyli pierwszą podstawową techniką, oczywiście oprócz kopnięcia na krocze, gdzie myślę, że większość z Was potrafi, aczkolwiek też już kiedyś nakręcam, jak nie, mocno przyjemne kolejenia. Nie jest to też takie łatwe, jak się zdaje. Niektórzy w ogóle nie trafiają, niektórzy uderzają z całą stopą. To dobrze jest przyjebać, no i inną częścią, ale tak, myślę, że w kolejnym odcinku, dobra? Kolano, oczywiście kolano bijemy w dystansie, który umożliwia to uderzenie, prawda? Nie biegniemy za kimś, kurwa, pół kilometra czy 500 metrów i uderzamy kolano. No, kolano zazwyczaj będzie już po jakiejś serii, prawda, czy będzie po chwycie. Sprzedajmy kolano, czy to na korpus, ja polecam na krocze. No, bo krocza nie wzmocnisz na siłowni, korpus można wzmocnić na siłowni, takie mocne kopnięcie kolanem. Oczywiście, gdy ktoś zdąży się napiąć, nie zawsze jest tego efekt. Aczkolwiek też pamiętaj, wciągnięcie głowy na kolano, no daje tego efektu. Ludzie, gdy dają tego i wyłącznie na głowę, nie trenują, więc nie wiem, z jakiegoś powodu starają się od razu zajebać w dynie, nie? Ja dzisiaj postaram Ci się wytłumaczyć oczywiście, o co tutaj chodzi, ile można ciała wygenerować, żeby mocno kopnąć tym kolanem. Nie wystarczy tylko unieść kolano i pyknąć agresora, ale trzeba tak naprawdę wrzucić do tego też dużo masy, bioder, prawda, i mieć stabilną pozycję. Pamiętaj, ryzykujesz, bo stoisz na jednej nodze, ale to jest oczywiście chwilowe, prawda? Nie wszystkie możliwości pokażę Ci dzisiaj, oczywiście też zapraszam na zajęcia bądź na grupę, czy na zajęcie indywidualne. Nie da się w sposób 5 minut wytłumaczyć kolana. Do tego są też oczywiście fajne ćwiczenia pomocnicze, gdzie ja bezpośrednio pracuję sobie z klientem z zajęć indywidualnych, to idziemy po kroku. Dzisiaj pokażę Ci po prostu taki skrót. Możesz nie wszystko oczywiście zapamiętać, zrozumieć, ale myślę, że to ten filmik akurat przybliży Ci, co należy robić, w jaki sposób należy kopnąć kolano. Okay? Zaczynamy. Ok, więc trochę przestrzeni, jak zawsze, lustro, zawsze przodem. Oczywiście pamiętaj, czasami się ustawię bokiem, żebyś też widział, czy widziała, czy kładam dobro. Najważniejsza rzecz to jest oczywiście stopa podporowa. To ona wyznacza, czy kopiesz w dobrym dystansie. Okay, możesz stać za blisko, możesz stać za daleko i to kopnięcie kolanem nie będzie miało efektu. Okay? Noga podporowa cała na ziemi. Oczywiście w sportach może być różne, że stajemy na palcach. Oczywiście na ulicy ulica ma swoje prawa, więc im więcej będziesz stał czy stała na całej stopie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że się wypierdolisz, też cię kopnie w głowę. Dobra? To pamiętaj. Okay. Dlatego stoimy, moja noga podporowa, kolano jest ugięte, prawda? Gdy staram się wyprowadzić dobre kopnięcie, musi być dobry fundament, czyli noga podporowa stara się w miarę możliwości wyprostować, moje kolano idzie tutaj do przodu. Cała energia jest skierowana do agresora. Okay? Zobaczcie, unoszę oczywiście nogę, wrzucam wiodło, pokażę jeszcze raz z boku, wnoszę wodę i rzucam wiodło. Później, oczywiście później już staram się ból kopnąć. Moje ręce, oczywiście dowolność, mogą być dwie ręce u góry, może być tak jak ja pokazuję też oczywiście, że jedna ręka nie zgarnie, druga pomaga mi wypchnąć wiodło do przodu. Okay? Właśnie pod innym kątem, ból, ręce, dłużej. Oczywiście z szasami, z butami,
to kolano idzie w ten sposób. Oczywiście pamiętaj, noga stara się wrócić do pozycji, w której była. To jest dość ważne, żebyśmy nie starali się kopię, padam, tak naprawdę nie wiem, co się będzie działo. Nie mam wiedzy na temat agresora, czy on będzie chwytaczem, że on czeka na tą nogę, mnie się nie wróci, prawda? Dlatego gdy kopiesz, kończy kolanę, moja noga wraca. Chwytam, moja noga wraca. Oczywiście wracając do poprzednich zajęć, przed lustrem miksujesz sobie. Kolano, dobra, połóż. Kolano. Analogicznie przez 5 minut postaraj się 100 powtórzeń na jedną nogę, 100 powtórzeń na drugą nogę. Zobaczysz, że po kilku tygodniach będziesz miał ten efekt. Ono będzie dobre. No, nic nie zastąpi dobrego treningu z kimś, bo masz sprzęt, ławki. Możesz sobie popracować też na treningu. Trening przed lustrem jest, jakbyś takie podstawy jakby rozumiał, zrozumiała, ale chcesz iść dalej, pamiętaj, że no, niezbędne będzie naprawdę poczuć popór, zmieniając też dystans, agresor będzie się oddalał, zbliżał, więc to jest jedna z podstawowych rzeczy, tak żeby rozruszać trochę za stałe kości, kolanko przed lustrem. Biegły trening, do tego jeszcze miks uderzeń zagwarantuje Ci to, że chociaż trochę złapiesz temat. Ok? Do następnego odcinka. Dzięki za uwagę. Pamiętaj, to jest pasja walka. Lajkujemy, udostępniamy, komentujemy. Cześć.